pana Krystiana Szendałę z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżańsku, radcę prawnego panią Annę Walczak oraz pracowników Starostwa Powiatowego. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku znajdują się przy wejściu na salę. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Punkt 5.3. Przyjęcie porządku obrad. Czy do przesłanego w zawiadomieniach o sesji porządku obrad radni bądź pan starosta chcą mieć wnioski? Pan starosta, słucham. Zgłaszam wniosek o poszerzenie porządku obrad o następujący punkt. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej, zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Funduszu Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian. Działanie 1.19. Integracja społeczna. Proponuję, aby ten punkt był rozpatrywany jako punkt 10. Dziękuję. Czy są jakieś inne wnioski? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosu. Głosowania zgłoszonego wniosku przez pana starostę. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za uchwałą głosowało 15, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek uzyskał akceptację. W związku z powyższym proszę wiceprzewodniczącego Marka Leszczaka o odczytanie proponowanego porządku obrad. Wysoka Rado, proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołów z 74, 75 oraz 76 sesji Rady Powiatu. Punkt trzeci, przedstawienie raportu o stanie powiatu. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżańskiego. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżańskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Punkt siódmy. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Leżańskiej za 2022 rok. Punkt ósmy. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Leżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok. Punkt dziewiąty. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian. Działanie 7.19 Integracja społeczna. Punkt 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżańskiego. Punkt 14. Sprawozdanie starosty z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. I punkt 15. Sprawy różne, wolne wnioski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce wnieść uwagi do czytanego porządku obrad?
Jeżeli nie, to stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła zaproponowany porządek obrad. Przechodzimy do jego realizacji. Punkt drugi. Przyjęcie protokołów 74, 75 oraz 70 sesji Rady Powiatu Leżańskiego. Zgodnie z paragrafem 26 ust. 6 Statutu Powiatu Leżańskiego poprawki i uzupełnienia do projektu protokołu mogą być wnoszone przez radnych nie później niż przed dzień sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu. Informuję, że uwag do protokołów 74, 75 oraz 76 sesji nie zgłoszono. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokoły nr 74/2023, 75/2023 oraz 76/2023. Punkt trzeci. Przedstawienie raportu o stanie powiatu. Wysoka Rado, informuję, że 18 maja 2023 roku Zarząd Powiatu Leżańskiego podjął uchwałę w sprawie przedstawienia raportu o stanie powiatu. 19 maja raport o stanie powiatu został przekazany Radzie Powiatu Leżańskiego oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leżańsku. O omówienie raportu o stanie powiatu proszę pana Kazimierza Krylę, sekretarza powiatu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z tym, co przed chwilą pan Przewodniczący przedstawił, Zarząd Powiatu Leżańskiego uchwałą z 18 maja tego roku przedstawił Radzie raport o stanie powiatu za rok ubiegły. Tym samym wykonał dyspozycję artykułu 30a ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie zapisano, że organ wykonawczy co roku do 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie powiatu. Zgodnie z zapisem tego artykułu 30a ustawy o samorządzie powiatowym raport powinien zawierać opis realizacji strategii, polityk i programów oraz uchwał Rady Powiatu za rok ubiegły. Rada może ustalić szczegółowość sporządzania raportu i tak się też stało uchwałą nr 5/39 z 2019 roku. Rada określiła szczegółowe wymogi dotyczące raportu. I raport, który został przedstawiony Radzie, zawiera właśnie dane w systematyce zgodnie z ustawą i z uchwałą Rady Powiatu. Czyli raport zawiera informacje statystyczne w pierwszej części, które charakteryzują powiat leżański w otoczeniu najbliższych sąsiadujących powiatów, czyli przeworskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, ziemskiego, niżańskiego oraz z naszego województwa oraz biłgorajskiego z województwa lubelskiego. Raport przedstawia informacje z realizacji dokumentów strategicznych i programów. Przedstawia informacje związane z wykonywaniem uchwał Rady Powiatu z zeszłego roku oraz opis zadań, które zarząd realizował w roku ubiegłym. Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące budżetu powiatu, działalności inwestycyjnej powiatu z roku ubiegłego, z zakresu dróg publicznych oraz opisuje obszary funkcjonowania powiatu w edukacji publicznej, niepublicznej, ochronie zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, pomocy społecznej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz w dziedzinach kultury, kultury fizycznej, sportu, promocji oraz ochrony zabytków. I raport zawiera opis zadań powiatu i starosty z zakresu administracji publicznej oraz podstawowe informacje z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Podsumowując, jest to materiał informacyjno-statystyczny, który opisuje stan powiatu leżańskiego za rok ubiegły. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, informuję, że w ustawowym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu. Wysoka Rado, otwieram debatę nad raportem o stanie powiatu. Słucham radnych.
Jeżeli nie ma listy mówców, stwierdzam, że zakończono debatę nad raportem. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżańskiego. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 30a ustęp 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania. O odczytanie projektu uchwały proszę pana Marka Leszczaka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Wysoka Rado, zanim odczytam projekt uchwały dotyczący wotum zaufania dla Zarządu Powiatu, odczytam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwała nr 5/53/2023 roku z dnia 7 czerwca 2023 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego za 2000, a to nie jest to. To jest w następnym punkcie, przepraszam, wycofuję. W związku z powyższym uchwała Rady Powiatu Leżańskiego dzisiaj z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżańskiego. Na podstawie artykułu 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie powiatowym, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 15-26 z późniejszymi zmianami, Rada Powiatu Leżańskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty, której nie było, nad raportem o stanie powiatu leżańskiego za rok 2022 udziela się wotum zaufania Zarządowi Powiatu Leżańskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tylko małe sprostowanie. Debata była. Debata była. Tak, była. Debata była, oczywiście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 10, przeciw 7, wstrzymało się 2 radnych. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżańskiego. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżańskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Omówienie sprawozdania finansowego Powiatu Leżańskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu proszę panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr 46/258/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku budżet na rok 2022 wzrósł w ciągu roku o 23,67% i na dzień 31 grudnia 2022 roku zakładał realizację dochodu w wysokości 127 281 840 zł 32 grosze. W tym dochody bieżące w wysokości 117 083 634 zł 49 groszy, a dochody majątkowe na kwotę 10 198 205 zł 83 grosze. Plan wydatków, który również był wraz z dochodami na bieżąco aktualizowany, na dzień 31 grudnia 2022 roku zakładał realizację wydatków na łączną kwotę 139 633 855 zł 96 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 113 974 621 złoty 54 grosze i wydatki majątkowe w wysokości 25 659 234 złote i 42 grosze.
Planowany deficyt budżetu wynosił 12 352 015 zł i 64 grosze. Był finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 715 978 zł i 64 grosze, pomniejszonymi o rozchody w wysokości 363 963 zł przeznaczonymi na spłatę kredytu komercyjnego. Ostatecznie dochody zrealizowano w wysokości 128 252 668 zł i 43 grosze, co stanowi 100,76% planu. W tym dochody bieżące w wysokości 117 943 647 zł i 73 grosze i dochody majątkowe w wysokości 10 307 020 zł i 17 groszy. Szczegółowa realizacja dochodów w układzie dział i źródło dochodu zawarta jest w tabeli. Wydatki zrealizowane w wysokości 125 517 647 zł i 92 grosze. Wydatki bieżące w wysokości 105 163 376 zł i 98 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 20 354 270 zł i 94 grosze. Szczegółowy opis realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałach zawarty jest w tekście sprawozdania. W ramach wykonywanych wydatków został ustalony wykaz oraz ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wykasają z upływem roku budżetowego. Wydatki te dotyczą zadania inwestycyjnego na kwotę 60 tysięcy zł. Szczegółowe omówienie tego wydatku zawarte jest w tekście sprawozdania. W tekście sprawozdania również omówiono wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 245 940 zł wydatkowano 216 956 zł 90 groszy, to jest 88,22% planu. Wykonanie budżetu roku 2022 zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 735 020 zł 51 groszy oraz dodatnią różnicą między przychodami i rozchodami w wysokości 23 866 404 zł i 67 groszy. Wieloletnia prognoza finansowa ustalona uchwałą nr 46 łamane przez 257 łamane przez 2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami zakładała realizację przedsięwzięć w latach 2020-2024 na kwotę 12 407 580 zł i 68 groszy, w tym wydatki bieżące na kwotę 255 320 zł i 46 groszy, a wydatki majątkowe na kwotę 12 152 260 zł i 22 grosze. W roku 2022 wydatki zrealizowane na kwotę 10 547 773 zł 96 groszy. W tym wydatki bieżące na kwotę 198 552 zł i 20 groszy i wydatki majątkowe na kwotę 10 349 221 zł i 76 groszy. Szczegółowy opis realizacji wydatków w poszczególnych projektach zawarty jest w tekście sprawozdania. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 0 zł. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2017 w Banku Spółdzielczym w Leżajsku został spłacony w całości. Rozchody budżetu wyniosły 363 963 zł. Była to spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zobowiązania wymagalne w 2022 roku nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec 2022 roku wynosiły ogółem 5 699 932 zł i 52 grosze. Zobowiązania niewymagalne stanowią 4,54% wykonanych wydatków ogółem. Wyszczególnienie tytułów zobowiązań zawarte jest w tekście sprawozdania. Należności wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły ogółem 192 977 zł i 71 groszy, natomiast należności niewymagalne na 2022 rok wyniosły ogółem 154 060 zł i 7 groszy. Wyszczególnienie tytułów należności zawarte jest w tekście sprawozdania.
Zaplanowane i zrealizowane przychody budżetu to wolne środki w wysokości 363 963 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej 2 735 020 zł i 51 groszy i zrealizowanej 23 686 404 zł i 67 groszy. Rozchody to spłata kredytu w części przypadającej na rok 2022 w wysokości 363 963 zł. Jest to kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. W zakresie gospodarki pozabudżetowej prowadzone są przez jednostki oświatowe rachunki dochodów własnych. Dochody tworzone są z odpłatności za prowadzenie działalności usługowej, wpływów za wyżywienie w stołówkach, wpływów za pobyt młodzieży w internacie, z wynajmu i sprzedaży składników majątkowych, wpływów z opłat, darowizn i odsetek bankowych. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie działalności stołówek szkolnych, internatów, działalności podstawowej jednostek oświatowych w zakresie wydatków rzeczowych. W roku 2022 wydatki i dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 516 815 zł i 6 groszy. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok wojewoda podkarpacki ustalił wielkość dotacji oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi na 2022 rok został ustalony w wysokości 824 900 zł. Natomiast został wykonany w wysokości 1 246 358 zł i 22 grosze. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2022 został przedstawiony w załączniku nr 6 do sprawozdania. Ponadto do sprawozdania dołączono wykonanie planu dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf jako załącznik nr 1, wykonanie planu wydatków w układzie dział, rozdział w załączniku nr 2, wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej w układzie dział, rozdział w załączniku nr 7, wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej w układzie program, dział i rozdział w załączniku nr 3, wykonanie planów dotacji udzielonych z budżetu w załączniku nr 4, wykonanie programów wieloletnich w załączniku nr 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 11, przeciw 0, wstrzymało się 8 radnych. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżańskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Leżańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. Proszę panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Numer 5 łamane przez 35 pożyc 2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Leżajskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach Maria Czarnik-Golesz, przewodnicząca, Alicja Nowosławska-Cwynar, członek, Waldemar Witalec, członek, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5, artykułu 19 ustęp 1 i 2, artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022. Uzasadnienie.
W dniu 29 marca 2023 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała nr 13/27/2023 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Leżajskiego za 2022 rok. Zarząd Powiatu Leżajskiego przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. Punkt pierwszy. Sprawozdania budżetowe RB27S, sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie 27ZZ, sprawozdanie z wykonania z planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. RB28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie RBNDS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. RBZ – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. RBN – sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. RB34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w artykule 223 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca czwartego kwartału 2022 roku. RB50 – sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za czwarty kwartał 2022 roku. RBST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku. RBUN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według klasyfikacji księgowej. RBUZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Sprawozdanie z wykonania budżetu leżajskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu leżajskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Na podstawie przedłożonych sprawozdań ustalono, co następuje. Uchwalony przez Radę Powiatu Leżajskiego budżet na 2022 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zakładał realizację dochodów w kwocie 127 281 840 zł i 32 grosze. Dochody zrealizowano w kwocie 128 252 668 zł i 43 grosze, co stanowi 100,76% przyjętego planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 083 634 zł i 49 groszy, a wykonane w kwocie 117 945 647 zł i 37 groszy, to jest 100,42% planu. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 198 205 zł i 83 grosze, a wykonane w kwocie 10 307 020 zł i 70 groszy, to jest 101,06% planu. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 48 860 841 zł 80 groszy, wykonano w kwocie 50 116 zł 80 groszy. To jest 102,61% planu. Uchwalony przez Radę Powiatu Leżajskiego budżet na 2022 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku ustalał plan wydatków ogółem w kwocie 139 633 855 zł i 96 groszy. Wydatki do końca 2022 roku zrealizowano ogółem w kwocie 125 517 647 zł i 92 grosze, co stanowi 89,89% planu. W tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 974 621 zł i 54 grosze,
a wykonane w kwocie 105 163 376 złotych 98 groszy, co stanowi 92,26% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 659 234 złotych 42 grosze, a wykonano w kwocie 20 354 270 złotych 94 grosze, co stanowi 79,32% planu. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przychody budżetu powiatu leżajskiego na 2022 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku zaplanowano w kwocie 12 715 978 zł 64 grosze, a wykonano w kwocie 23 866 404 zł 67 groszy, co stanowi 187,68% planu. Rozchody budżetu powiatu leżajskiego na 2022 rok zaplanowano i wykonano w kwocie 363 963 zł. Budżet powiatu leżajskiego na 2022 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku zaplanowany został z deficytem w kwocie 12 352 015 zł 64 grosze. Rok 2022 zamknięty został nadwyżką w kwocie 2 735 020 zł 51 groszy. Zgodnie z zasadą równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących określono w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. Powiększono o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Skład orzekający stwierdza, że powyższa zasada na koniec 2022 roku została zachowana. Zadłużenie powiatu leżajskiego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiło kwotę 0 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 roku nie wystąpiły. Należności wymagalne zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RBN o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 192 977 zł i 71 groszy. Przedmiotem oceny składu orzekającego była wyłącznie analiza poprawności sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leżajskiego za 2022 rok. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wymagania formalno-prawne dotyczące zasad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań budżetowych, skład orzekający wydał opinię jak w sentencji. Od uchwały składu orzekającego służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Maria Czarnik-Golesz. Dziękuję. O przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu leżańskiego za 2022 rok proszę panią Iwonę Bilską, kierownika oddziału geodezji i gospodarki nieruchomościami. Wysoka Rado. Powiatu leżańskiego sporządza się corocznie w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę powiatowym. Zawiera ona dane dotyczące przysługujących samorządu terytorialnego praw do nieruchomości, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania wielkich na nieruchomościach, zawiera dane o zmianach w stanie w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku ubiegłego, a także zawiera dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia innych. Informacja ta została opracowana na podstawie danych pochodzących z ewidencji księgowej i pozaksięgowej Starostwa Powiatowego w Leżańsku, a także danych księgowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu leżańskiego, które gospodarują, administrują mieniem powiatowym. Nieruchomości w omawianej informacji zostały pogrupowane w zależności od formy władania. Są to nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste, nieruchomości przekazane w trwały zarząd, nieruchomości przekazane w użytkowanie, użytkowane przez starostwo powiatowe, nieruchomości nierozdysponowane oraz nieruchomości pod drogami. Łączna ich powierzchnia
to 379 hektarów, 61 arów, 94 metry kwadratowe. A wartość księgowa stanowiąca majątek wpisany do środków trwałych to kwota 453 155 029 zł 99 groszy i stanowią tą wartość głównie grunty, budynki, budowle, drogi. Łączny dochód w roku 2022, który wygenerowały nieruchomości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, za trwały zarząd, czynszu z najmu, rat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to kwota 51 205 zł 03 grosze. Jest to kwota nieznacznie mniejsza w stosunku do ubiegłego roku, bo w ubiegłym roku wynosiła 51 494 zł. Zmiany, jakie zaszły w informacji o stanie mienia w okresie sprawozdawczym w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego, to głównie zmiany w wartościach księgowych budynków, budowli, dróg będących na stanie jednostek powiatowych. Jest to związane z inwestycjami, remontami prowadzonymi na nieruchomościach zarządzanych przez te jednostki oraz wydzieleniem większego ekwiwalentu w drogach na obiektach poscaleniowych Chodaczów, Opaleniska, Laszczyny, Zmysłówka w stosunku do dróg przedscaleniowych. Ponadto zostało dopisanych około ogółem 196 działek, które powiat leżański nabył decyzjami zrydowskimi w związku z realizacją inwestycji drogowych. Jest to rozbudowa drogi powiatowej numer 1258R Giedlarowa Wieżawice oraz rozbudowa drogi powiatowej numer 1245R droga Brzyska Wola przez Wieś. Dziękuję za uwagę i dodam tylko, że pełna treść informacji o stanie mienia została Państwu przekazana w materiałach sesyjnych. Dziękuję. Dziękuję. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leżańskiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego powiatu leżańskiego za 2022 rok i wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Proszę Romana Matuszka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej. Wysoka Rado. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżańskiego, Leżańsk, dnia 2 czerwca 2023 roku. Do Rady Powiatu Leżańskiego, działając na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2022 roku z późniejszymi zmianami, pozycja 1526. Informuję, że na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2023 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżańskiego po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego składającego się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych oraz łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych oraz informacji dodatkowej, jak również sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia powiatu leżańskiego. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za rok 2022. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżańskiego wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2022. W załączeniu protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2023 roku wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu powiatu, informacji o stanie mienia i sprawozdania finansowego za rok 2022. Równolegle zestaw załączników wraz z pismem przewodnim został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania. Dziękuję. Dziękuję.
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Leżańskiego wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Proszę pana Marka Leszczaka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, o odczytanie opinii RIO. Wysoka Rado, i to co wcześniej zacząłem, teraz przeczytamy w całej okazałości. Uchwała nr 5/53/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego za 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach Maria Czarnik-Golesz, przewodnicząca, Janusz Mularz, członek i Waldemar Witalec, członek. Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego za 2022 rok, działając na podstawie artykułu 13 punkt 8, artykułu 19 i artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, w związku z artykułem 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego za 2022 rok. Uzasadnienie. W dniu 2 czerwca 2023 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 2 czerwca 2023 roku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok. Do wniosku załączono niżej wymienione dokumenty. Protokół nr 2/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 2 czerwca 2023. 2. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wykonania budżetu powiatu, informacji o stanie mienia i sprawozdania finansowego za 2022 rok. 3. Listę obecności z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej Powiatu Leżańskiego z dnia 2 czerwca 2023 roku. 4. Uchwałę nr 1/6/2018 Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego. 5. Uchwałę nr 5/45/2019 roku Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2020 Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego. Uchwałę nr 64/360/2023 Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2018 Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego. 7. Wyciąg z uchwały nr 63/290/2018 Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie statutu powiatu leżańskiego zgodnie z artykułem 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Punkt 2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, w tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w artykule 267 ustęp 1 punkt 3. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w artykule 268, przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną jest również sprawozdanie z tego badania. 3. Komisja Rewizyjna przedstawiła organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 czerwca
roku następującego po roku budżetowym wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. 4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Z przedłożonych dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżańskiego na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2023 roku rozpatrzyła następujące dokumenty. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leżańskiego za 2022 rok. 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Leżańskiego za 2022 rok. 3. Informacje o stanie mienia Powiatu Leżańskiego za 2022 rok. Oraz zapoznała się z pozytywną opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Leżańskiego za 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu za 2022 rok sformułowany został w wyniku rozpatrzenia wszystkich wymaganych prawem dokumentów oraz w oparciu o dane w nich zawarte. Wniosek Komisji Rewizyjnej zawiera pozytywną ocenę realizacji budżetu Powiatu Leżańskiego za 2022 rok. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżańskiego przy ustalonym składzie 3 członków wzięło udział 3 członków tej komisji. Przy głosach 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się komisja przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił wydać opinię jak w sentencji. Od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Podpisane przewodnicząca składu orzekającego Maria Czarnik-Golesz. Dziękuję. Dziękuję. O odczytanie projektu uchwały proszę pana Romana Matuszka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały Rady Powiatu Leżańskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Na podstawie artykułu 12 punkt 6, artykuł 16 ustęp 3, artykuł 30 ustęp 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 z późniejszymi zmianami, Rada Powiatu Leżańskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Leżańskiego, 2. sprawozdaniem finansowym, 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu zarządu powiatu z wykonania budżetu za rok 2022, 4. informacją o stanie mienia Powiatu Leżańskiego, 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisany przewodniczący Rady Powiatu Leżańskiego. Dziękuję. Dziękuję Wysoka Rado. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 10, przeciw 7, wstrzymało się 2. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Gratuluję. Punkt 7. Informacja z działalności. Pan starosta, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado,
Dziękuję za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Leżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 7. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Leżańskiej za 2022 rok. O przedstawienie informacji proszę pana Jacka Kwiecińskiego, dyrektora Muzeum Ziemi Leżańskiej. Szanowny panie przewodniczący, panowie starostowie, szanowni państwo radni. Pokrótce przedstawię informację z działalności Muzeum Ziemi Leżańskiej za rok 2022. Dokument, który państwo posiadacie, stanowi podsumowanie działalności za rok 2022, jednakże nie ujmuje statutowych działań, które placówka podejmuje przez cały rok, a o której też tutaj tak się nie skupiamy, bo to są takie czynności całoroczne, takie jak gromadzenie zabytków w zakresie archeologii, historii, sztuki, etnografii, browarnictwa, inwentaryzowania, katalogowania, naukowego opracowywania zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, przechowywania zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich we właściwy sposób, urządzanie wystaw stałych, zapewnienie właściwych warunków do zwiedzania i korzystania ze zgromadzonych zbiorów, udzielania informacji w zakresie objętym działalnością muzeum. Działalnością statutową Muzeum Ziemi Leżańskiej jest także działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, organizowanie wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym, kulturalnym oraz przejdę może tutaj też wspomnę, że sprawozdanie, które państwo posiadacie zaopatrzone zostało w fotografie pochodzące ze poszczególnych wydarzeń. Ma to na celu dokładniejszy przekaz treści dla państwa. Jeżeli chodzi o statystykę, to jest taki pierwszy dział, na który chciałbym zwrócić uwagę. Statystyka w roku 2022 przedstawiała się w następujący sposób. W tym roku Muzeum Ziemi Leżańskiej odwiedziło 10 529 osób. W roku 2021 10 082 osoby. W roku 2020 3392 osoby, to jest czas pandemii. No i statystyka za rok 2019 to jest 12 264 osoby. No i teraz tak, przed pandemią, przed tą inflacją muzeum odwiedziło 12 264 osoby. W roku 2022 o 1500 osób mniej. No ale to też wynika z tego faktu, że przez 3 miesiące placówka była zamknięta, ponieważ media, prąd, gaz były te ceny siedmiokrotnie wyższe niż standardowo i po prostu to by było nieopłacalne. Natomiast jednak ta statystyka jest tak praktycznie wróciła do stanu sprzed pandemii, sprzed tego okresu, kiedy inflacja jeszcze tak nie szalała. Działalność wystawiennicza w roku 2022 i tutaj może wspomnę, że muzeum zapewnia właściwą prezentację posiadanych wystaw stałych, historycznej miasta regionu, etnograficzno-zabawkarskiej, browarniczej oraz nowo otwartej wystawy dotyczącej archeologii i dziejów staropolskich na ziemi leżańskiej, zlokalizowanej w XVII-wiecznej zabytkowej piwnicy. Dodatkowo realizowała zadania związane z organizacją wystaw czasowych w podsumowanym okresie działalności i tym samym gwarantowano prezentowanie różnorodnych form tematycznych przez cały rok kalendarzowy. Jakie były to wystawy? Tutaj nie będę już opisywał wystaw, tylko je wyszczególnię. Wystawa czasowa zorganizowana w ramach 14 obchodów Holokaustu na Podkarpaciu. Wystawa plenerowa Pokolenie Baczyńskiego. Tu wspomnieć należy, że wystawa pochodziła z Instytutu Pamięci Narodowej, upamiętniała pierwsze pokolenie Polaków wychowanych w niepodległej Polsce. Wystawa Szybciej, Wyżej, Mocniej, Jan Kraus, Życie i Sport. Jan Kraus to mieszkaniec naszego powiatu, paraolimpijczyk, złoty medalista z Toronto, srebrny medalista z Nowego Jorku z roku 1984 i wcześniej 1976. Wystawa prezentowała jego medale, osiągnięcia, które zdobył i jego sylwetkę. Kolejną wystawą były browary kraftowe Polski.
prezentowała Birofilia, etykiety, podstawki, kufle z kolekcji pana Adama Dąbka. Kolejną wystawą była instalacja rzeźbiarska pod tytułem Maranata. Powyższa instalacja była nagrodzona Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Quardienale Batesta, czyli to jest bardzo międzynarodowe osiągnięcie tej instalacji. Piąta jubileuszowa wystawa Broń i Mundur, była to kolejna wystawa, która była prezentowana w Muzeum Ziemi Leżańskiej. Wystawa prezentowała broń współczesną oraz historyczną, karabiny, pistolety, rewolwery, strzelby oraz mundury wszelkich jednostek mundurowych, które oczywiście były zainteresowane prezentacją tych strojów. Z Leżańska do Watykanu, wystawa papieska. Na wystawie prezentowane były rzeczy osobiste Ojca Świętego, różańce, ubrania, zastawa papieska, pamiątki, pielgrzymek oraz wiele innych. Na wystawie też organizowaliśmy zbiórkę dla wówczas chorej Poli, na SMA Poli. I za pośrednictwem jednej z parafii podkarpackiej te środki zostały przekazane. Wystawa Szlaki Nadziei, Odysea Wolności. Wystawa też współorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia wędrówki generała Władysława Andersa. 13. Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli. Na wystawie prezentowana była twórczość nauczycieli z terenu powiatu leżańskiego. Wystawa czasowa, która nadal była prezentowana, a poświęcona marszałkowi Józefowi Zuchowi, ze wsi na wiejską. Wystawa co prawda została otwarta w 2021 roku, a przez rok 2022 nadal była prezentowana. Działalność edukacyjna w okresie sprawozdawczym. Na zajęciach muzealnych w roku 2022 uczestniczyło 1829 dzieci i młodzieży. W roku tym przygotowywane były bardzo wiele ofert edukacyjnych, począwszy od zajęć okazjonalnych, tematycznych, związane ze świętami wielkanocnymi, były zajęcia wakacyjne, były lekcje jesienne, czy związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia. Ponadto oczywiście przez cały czas prowadzimy też zapisy grup zorganizowanych na zajęciach. Tematy są każdorazowo wysyłane do placówek oświatowych na terenie powiatu leżańskiego, bądź też poprzez stronę internetową, także cały czas jest taka oferta dostępna i licznie szkoły czy przedszkola zapisują się na poszczególne warsztaty. Tutaj też jest obszerna dosyć fotorelacja, tak zobrazować mniej więcej jak to wyglądało. Kolejnym działem jest dział poświęcony wydarzeniom i uroczystościom organizowanym i współorganizowanym przez Muzeum Ziemi Leżańskiej w okresie sprawozdawczym. W wydarzeniach w roku 2022 uczestniczyło 2886 osób. Jakie to były wydarzenia? 14. Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Powiatowy Koncert Patriotyczny, tutaj z inicjatywy Powiatu Leżańskiego oraz Muzeum Ziemi Leżańskiej zorganizowaliśmy taki koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W programie było patriotyczne karaoke. W czasie tego karaoke też była zbiórka na rehabilitację dla pana Zdzisława Zawilskiego. Ponadto był występ zespołu pieśni i tańca Leliwa oraz plenerowy koncert Powiatowej Orkiestry Divertimento z Leżańska. Kolejną uroczystością była uroczystość związana z otwarciem wystawy archeologii dziejów staropolskich w XVII-wiecznej zabytkowej piwnicy. Organizowana była także Noc Muzeów 2022, na której udostępniliśmy wszystkie nasze wystawy, zarówno stałe, jak i czasowe. Byliśmy oficjalnym partnerem organizacji pierwszego dnia poświęconego obchodom 110-lecia zespołu szkół licealnych. Organizowany był recital Takt Żartu i Zaufania przez zespół Za 5 pierwsza. Organizowany był w dniu 1 sierpnia powiatowy piknik patriotyczny na placu przed muzeum. W ramach tego wydarzenia zostały przygotowane również liczne atrakcje, w tym wystawa broni
broń i mundur, występy artystyczne na scenie plenerowej. Uczestniczyli w tym wydarzeniu 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Służba Więzienna, była prezentacja wozów Straży Pożarnej, Policji, bezpłatna grochówka, udział harcerzy, strzelców, kół gospodyń wiejskich i wiele, wiele, wiele innych atrakcji o charakterze oczywiście też patriotycznym. Kolejnym wydarzeniem było widowisko plenerowe dla dzieci i dorosłych pod nazwą Legenda o Smętku w wykonaniu plenerowego teatru Imaginacja. Organizowane było przez muzeum takie wydarzenie jak drugi Festiwal Kultury Lasowiackiej. Również w programie tego wydarzenia było bezpłatne zwiedzanie wystaw, bezpłatne warsztaty bibułkarskie, występ zespołów pieśni i tańca. Dodatkowo dla wszystkich był poczęstunek tradycyjnymi przysmakami lasowiackimi. To wydarzenie było finansowane przez samorząd województwa podkarpackiego. Kolejnym wydarzeniem był koncert zespołu Ohio oraz znowuż kolejnym koncert patriotyczny Radości z Wolności, Dumni z Polskości. Jest to już takie wydarzenie, które wpisane zostało do takich wydarzeń cyklicznych. Co roku muzeum organizuje koncert patriotyczny w leżańskiej Farze. W tym koncercie wystąpili Środowiskowy Dom Samopomocy Wielnej na przykład, Zespół Szkół Technicznych imieniem Tadeusza Kościuszki w Leżańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna w Leżańsku, czy Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżańsku przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział w Leżańsku. Kolejną uroczystością, wydarzeniem był 13. Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli, gdzie były recytacje wierszy, występy wokalno-instrumentalne, zwiedzanie wystawy poświęconej właśnie tutaj wystawy złożonej z prac wykonanych przez nauczycieli z terenu powiatu leżańskiego. Jeżeli chodzi o działania dodatkowe, które też placówka przez cały rok wykonywała, to jest prowadzenie biblioteki muzealnej, czyli prowadzenie ewidencji, przyjmowanie pozycji książkowych na stan, prowadzenie kwerend, prowadzenie pozycji książkowych do katalogu online za pośrednictwem strony internetowej muzeum. Prowadzenie sklepiku muzealnego, tutaj działania mają głównie związek z promocją i odsprzedażą tradycyjnych drewnianych zabawek, ale też i wydawnictw, pamiątek regionalnych. Oczywiście prowadzenie sklepiku muzealnego jest równoznaczne z tak prowadzeniem i dochowaniem wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli to są przepisy takie jak dla innych osób, które prowadzą sklep, tak samo też tutaj są takie działania podejmowane. Kolejnym działaniem jest prowadzenie warsztatu produkującego tradycyjne drewniane zabawki. Zadaniem warsztatu jest produkcja tradycyjnych drewnianych zabawek przeznaczonych do dalszych odsprzedaży oraz przygotowanie elementów na warsztaty tematyczne organizowane przez placówkę. Innymi takimi działaniami, które też są na bieżąco wykonywane, jest bieżące utrzymanie parku drewnianej zabawki Gigant oraz dziedzińca przed Muzeum Ziemi Leżańskiej w nienagannym stanie. Placówka również organizowała konkursy. Jest placówką chętnie odwiedzaną przez różnego rodzaju stacje, zarówno radiowe, jak i telewizyjne. Przyłącza się również do akcji kulturalnych, takich jak Weekend Seniora z Kulturą, czy Weekend za Pół Ceny. Jeżeli chodzi o wykaz pozyskanych eksponatów, to tutaj też jest do sprawozdania około 10 stron dołączonych. To już pozwólcie, tego już Państwu nie będę odczytywał, bo Państwo to oczywiście też posiadacie w swoich sprawozdaniach. Także na tym zakończę. Bardzo dziękuję i proszę ewentualnie o pytania. Dziękuję panu dyrektorowi za przedstawienie informacji. Informuję, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu na swoim posiedzeniu zapoznała się z przedstawioną informacją. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawioną informacją. Słucham radnym. Proszę bardzo, radna Wanda Rakszawska, Stopera, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja nawiązując do tego sprawozdania, które zresztą zostało przygotowane bardzo pieczołowicie, szczegółowo, jestem pod wrażeniem, bo Muzeum Ziemi Leżajskiej jako muzeum regionalne ma swój rzeczywiście taki unikatowy charakter.
I zwróćcie Państwo uwagę, że muzeum oprócz takiej działalności, jaką prowadzą wszystkie muzea, czyli kultywowanie dziedzictwa historycznego, w tym wypadku jest ono pokazywane poprzez pryzmat lokalnych bohaterów, co stwarza, powoduje, że ta historia jest nam bardziej bliska. Ma to oczywiście niebagatelny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Służą temu również lekcje muzealne, o których Pan Dyrektor wspomniał. Ale to, na co chciałam zwrócić uwagę, to bardzo szeroki wachlarz działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowej, naprawdę imponujący. My mamy w Leżajsku trzy takie ważne ośrodki kultury, bo oprócz oczywiście Muzeum Ziemi Leżajskiej jest też Franciszkański Ośrodek Kultury przy właśnie klasztorze Ojców Bernardynów i Miejskie Centrum Kultury. Statystyka zaprezentowana przez Pana Dyrektora świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie zarówno mieszkańców Leżajska, jak też powiatu na tego typu działania. No i cóż, Panie Dyrektorze, tak trzeba trzymać, życzę powodzenia i wydaje mi się, rozwijajcie się dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słucham radnych. Jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego przyjęła informację z działalności Muzeum Ziemi Leżańskiej za 2022 rok. Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Leżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022. O przedstawienie sprawozdania proszę Panią Katarzynę Ćwikłą, Naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W 2021 roku przyjęty został program współpracy na rok 2022. To sprawozdanie zawiera opis działań podjętych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspomina o 7 obszarach, w których ta współpraca była realizowana przez powiat, to znaczy przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Leżańsku, jak również jednostki organizacyjne powiatowe. W sprawozdaniu przedstawiona jest struktura organizacji pozarządowych, stan na kwiecień 2023 rok. Mamy prawie 230 organizacji, z tego 12 to organizacje posiadające status pożytku publicznego. W sprawozdaniu zawarte są, w każdym z obszarów opisana jest działalność, która została zrealizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami. Ta pomoc głównie realizowana i to działanie jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ochrona i promocja zdrowia, bezpieczeństwo, porządek publiczny, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, kultura fizyczna, sport i turystyka. Tutaj mamy wymienionych około 30 wydarzeń i przedsięwzięć, które były realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tutaj też mamy te wydarzenia, które wsparliśmy i to jest głównie też pomoc pozafinansowa. Promocja i wspieranie organizacji pozarządowych, tutaj są działania polegające na bezpłatnym i systematycznym informowaniu o wydarzeniach, które podejmują organizacje pozarządowe, promocji ich działań, promocji pozyskiwania 1% podatku od PiS-u. Jeśli chodzi o pozostały dział, to są pozostałe formy współpracy. Tutaj wymienione są głównie te działania, które podjęły nasze jednostki organizacyjne i to, z kim współpracowały i jak ta współpraca głównie pozafinansowa wyglądała. Natomiast w dziale 5 opisane są dotacje w trybie otwartych konkursów ofert, jak również małych zleceń. To jest to wsparcie finansowe. Jeden konkurs, który był ogłoszony, to jest konkurs dotyczący punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, gdzie prowadzącym ten punkt jest Stowarzyszenie Sunsum Corda oraz tak zwany tryb małych zleceń. Tutaj 6 wydarzeń zostało wspartych w trybie pozakonkursowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. Słucham radnych. Nie widzę, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Leżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022. Punkt 9. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki za 2022 rok. O przedstawienie informacji proszę Panią Katarzynę Ćwikłę, Naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy, a później Panią Aurelę Krylę, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Ta informacja została podzielona na cztery takie rozdziały. Pierwszy z nich to promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym współpraca zagraniczna. Tutaj te działania dotyczą promocji naszego samorządu, inicjatyw podejmowanych na jego terenie. Wymieniłam tutaj takie zadanie pod nazwą promocja imprez, działań oraz inicjatyw promujących powiat leżański, jak również promocja jednostek samorządu terytorialnego. Tymi zadaniami posługujemy się w wydziale i to są głównie te zadania, które dotyczą współpracy w zakresie udziału powiatu w różnego rodzaju przedsięwzięciach na zewnątrz, jak również na terenie naszego powiatu. Tu są różnego rodzaju uroczystości, spotkania czy przedsięwzięcia również dla organizacji pozarządowych, jak również wsparcie różnego rodzaju rocznic. Następnym działaniem tutaj to jest organizacja obchodów Dnia Powiatu Leżańskiego połączone z wręczeniem nagród Przyjaciel Powiatu Leżańskiego w trzech kategoriach: przedsiębiorca, społecznik i osobowość. Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych to są te rzeczy wizualizacyjne o powiecie, którymi się posługujemy nie tylko my, jak również nasze jednostki, jak również zakupujemy z tych środków gadżety promocyjno-informacyjne, którymi wspieramy. Tutaj wymieniłam na stronie numer 2 imprezy, na których zaistnieliśmy jako powiat i przekazaliśmy te materiały. Prowadzimy również naszą stronę internetową, jak również serwis Facebook. Na stronie zamieszczamy informacje dla mieszkańców o wydarzeniach i przedsięwzięciach, jak również prowadzimy Facebook, na którym docieramy za pomocą social mediów do różnego typu odbiorców, do mieszkańców naszego powiatu. Przez wydział również realizowane jest zadanie pod nazwą wydawanie kuriera powiatowego. Co roku jest to 11 wydań, czyli jest to skład i druk i przygotowanie do druku. Również rok temu udało się wykonać i kontynuować zadanie pod nazwą wykonanie gier terenowych questów. Jest to taka oferta turystyczno-promocyjna dla mieszkańców i nie tylko. Następny dział to kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tutaj są działania w zakresie upowszechniania kultury i to są również fundowanie nagród i obejmowanie przez pana starostę wydarzeń swoim patronatem. Tutaj mamy około 16 wydarzeń, które już na stale wpisały się w kalendarz i w nasze tutaj wydarzenia kulturalne na terenie powiatu. Jak również w tym dziale mieści się zadanie pod nazwą współorganizacja imprez kulturalnych. To są zadania i umowy podpisywane z ośrodkami kultury i co roku wspieramy około 20-19 imprez jako współorganizator. Mamy też również swoje uroczystości. Tutaj wymieniłam powiatowe obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości, jak również w tamtym roku 23. pielgrzymka służb mundurowych województwa podkarpackiego połączona z 24. dożynkami powiatowymi. Też w tym dziale mieści się działalność orkiestry powiatowej przy powiatowej sali koncertowej. Jest to co roku około 5-6 koncertów i obsługa całej orkiestry. Również w zeszłym roku udało się wzbogacić ofertę kulturalną poprzez zakup środków, instrumentów oraz sprzętu wspierającego w ramach umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ponad 116 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o kulturę fizyczną i sport, tutaj są zadania w zakresie kultury, czyli organizacje i wsparcie imprez i turniejów i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Tutaj mamy prawie 30 wydarzeń. Turystyka, tu mamy taki dział, gdzie wspieramy te działania z zakresu też wydarzeń, które się dzieją na naszym terenie w postaci nagród. Jeśli chodzi o inne zadania, to wydział odpowiedzialny jest również za współpracę z mediami, przygotowywanie okolicznościowych spotkań zarządu, współpracę ze związkami oraz opracowywanie tekstów informacyjnych o powiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy teraz chcieliby Państwo zadać, czy dyskusję zrobimy później, bo jak jedna i druga Pani Naczelnik. To ja zapraszam teraz Panią Aurelę Krele, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych realizowane są zadania z zakresu kultury i sportu w następujących zagadnieniach. W dziedzinie kultury są to nagrody powiatu w dziedzinie kultury, dotacje przekazywane w trybie małych zleceń oraz dotacja przekazywana do
Miejskiego Centrum Kultury Biblioteka Publiczna na realizację zadań powiatowej biblioteki dla powiatu leżeńskiego. W dziedzinie sportu zadania są realizowane z zakresu przekazywania dotacji na rozwój sportu dla klubów sportowych, udzielanie dotacji tzw. trybu małych zleceń, nagrody powiatu w dziedzinie kultury dla zawodników, działaczy, trenerów oraz są środki przekazywane także dla animatorów i udziale w programie powiatu w programie Szkolny Klub Sportowy. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie informacji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawioną informacją. Słucham radnych. Nie widzę, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżeńskiego przyjęła informację o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki za 2022 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej, zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7 kapitał ludzki gotowy do zmian, działanie 7.19 integracja społeczna. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana Krystiana Szendałę, pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżańsku. Wysoka Rado, jest to projekt, który z założenia dotyczy wzmacniania systemu pieczy zastępczej na terenie województwa. My jako partner oczywiście będziemy realizować zadania, które dotyczą naszego terenu i naszych rodzin zastępczych. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu, tutaj może powtórzę nazwę tego projektu, Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej. Więc zakłada podjęcie działań i zadań, które są skierowane do istniejących rodzin zastępczych, czyli do opiekunów, do rodziców zastępczych, jak też do dzieci i młodzieży, która przebywa w pieczy zastępczej, ale także jest skierowana do wychowanków pełnoletnich, którzy opuszczają pieczę zastępczą, którzy rozpoczynają proces usamodzielniania się. I projekt ten jest bezkosztowy dla powiatu leżańskiego. Powiat leżański nie jest zobowiązany do wnoszenia żadnego wkładu własnego w tym zakresie. Działania, które będą podejmowane w ramach projektu, mają stanowić wsparcie specjalistyczne dla naszych rodzin zastępczych, więc głównie chodzi o dotarcie ze wsparciem takim jak wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Ma to następować w formie indywidualnej, czy spotkań grupowych, czy warsztatowych. Przewidywane są też wyjazdy integracyjne, które integrują rodzinę wewnętrznie, jak też integrują środowisko rodzin zastępczych. Tutaj można też wspomnieć o zadaniach czy działaniach, które są skierowane też do pełnoletnich wychowanków w pieczy zastępczej, czyli takich działaniach, które podnoszą umiejętności życiowe tych wychowanków oraz na przykład też zorganizowanie staży zawodowych dla wychowanków pieczy zastępczej. Projekt zakłada, czas trwania projektu jest określony na 30 miesięcy. Początek realizacji projektu wypada na wrzesień bieżącego roku 2023, natomiast koniec realizacji projektu jest planowany na luty 2026. I dziękuję, to są najważniejsze informacje. Dziękuję, takie szybciutkie, to jest do naboru czy do wyboru? Do naboru, tak? Może tutaj mam literówkę zrobioną. Zgłaszanego do naboru przez regionalny. Tak, do naboru. Okej, okej. Dziękuję za przedstawienie. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych.
Radny Marek Kogut, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan poinformował, że ten projekt jest bezkosztowy, a tam wyszczególniony jest koszt własny 850 tysięcy. Kto ten koszt własny wniesie? Czy będzie ten projekt bez tego kosztu własnego pomniejszony o ten koszt, o te 850 tysięcy? Nie, nie. Koszt własny to jest wykazany w skali województwa i jeden z partnerów, 17 partnerów, tak? My jesteśmy jednym z partnerów jako powiat, więc jeden z partnerów zadeklarował włożenie wkładu własnego, ale to tylko dotyczy tego partnera. Nie dotyczy powiatu leżańskiego. Słucham radnych. Jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 19. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej zgłaszanego do naboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7, kapitał ludzki gotowy do zmian, działanie 7.19, integracja społeczna. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z wojewodą podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Sylwię Jaskółowską, kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wniosek powiatu leżańskiego został zakwalifikowany do dofinansowania w 2023 roku na realizację projektu w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Społecznych Zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Wniosek powiatu leżańskiego jest nazwany Monitoring Powietrzny Innowacyjne Wzmocnienie Bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w powiecie leżańskim. I wniosek obejmuje zakup 2 dronów z kamerami termowizyjnymi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Leżańsku, 6 szkoleń z pilotażu dronów, 4 baterie akumulatorowe, 1000 sztuk opasek odblaskowych. Kwota dotacji wynosi 100 tysięcy złotych, a wstępne szacowanie kwoty wkładu własnego wychodzi 30 600. Wniosek obejmuje również prelekcje edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i młodzieży uczęszczających do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Leżańsku, rozdanie opasek odblaskowych, również uświadomienie seniora w sprawie poruszania się pieszego, jako pieszy, jako rowerem i również będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie kiedy oni się opiekują swoimi wnukami czy innymi dziećmi małymi. Również zostaną rozdane opaski odblaskowe. Również będą akcje edukacyjne dla pieszych rowerzystów, bądź widoczne na drodze. Będzie 10 akcji w każdej gminie, po 2 akcje. Rozdane również będą opaski odblaskowe. Również będzie akcja zamiast mandatu lekcje pierwszej pomocy. Kierowcy, którzy przekroczą prędkość, zostaną przekierowani do Straży Pożarnej na udzielenie takiego szkolenia, instruktorzy z pierwszej pomocy przedmedycznej, żeby mandatu nie dostali, żeby takie było. Jednak za dużo przekraczają prędkość. Ale to tak połączone jest, żeby to było jednak, współpraca jest, prawda, w realizacji tego całego programu. W sumie tak, projekt obejmie prawie 30 tysięcy mieszkańców powiatu. Będą do różnych akcji wykorzystywane te drony. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zawarcie porozumienia pomiędzy wojewodą podkarpackim a zarządem powiatu leżańskiego. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Radny Marek Kogut, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam pytanie, ten monitoring za pomocą kamer termowizyjnych przez drony, w jaki sposób będzie wykorzystywany do poprawy bezpieczeństwa, na przykład przez policję? Proszę bardzo. Na przykład w najbardziej newralgicznych miejscach, gdzie kierowcy na przykład przekraczają prędkość. Na przykład mogę powiedzieć, tak jak było ostatnio przy wypadek ten śmiertelny, czyli na przykład wcześniej jest ten dron, kamera pokazuje, a policja stoi z radiowozem kilkaset metrów dalej i wtedy zatrzymuje daną osobę, no i ukara, prawda? Albo pouczy. Albo nastraszy, no. Pouczy w każdym razie, że jednak powiem tak, w 2022 roku było prawie 300 kolizji drogowych, gdzie w większości były to przekroczone prędkości. Nieuważność, telefon w ręce, także zbyt dużo jest wypadków. A jeżeli chodzi o straż pożarną, to na przykład w 2022 roku było 20 osób poszukiwanych, gdzie to naprawdę ułatwi. Nawet nie ma takiej ilości sił i środków wykorzystywanych wtedy, że straż, policja, bardzo dużo ludzi jednak bierze udział, prawda? Jeżeli na przykład paliłby się jakiś zakład duży i żeby policja, czyli straż czy policja, bo oni są przeważnie pierwsi na miejscu takiego zdarzenia, jednak kamera pokaże miejsce, gdzie jest źródło, jeżeli jest dużo dymu, prawda? Bo tak nie będą wiedzieć, jeżeli jest duży obiekt. Jest wiele zadań, jest bardzo wiele zadań, które można realizować. Jak najbardziej z tymi faktycznym, niech to będzie, ale bez tych pożarów, zakładów, to oczywiście już zostawmy na bok, tak. Ale bezpieczeństwo przede wszystkim i nade wszystko. Słucham radnych. Jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Polutku, bez nerwu. No to kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 19. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z wojewodą podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu obejmuje zwiększenie planu dochodów budżetu o łączną kwotę 6 194 744 zł 73 grosze. Są to dochody majątkowe na kwotę 6 132 388 zł 50 groszy na podstawie umowy zawartej z gminą Kuryłówka na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka Kolonia Polska Cieplice. To jest kwota 2 044 129 zł 50 groszy i umowa w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla tego samego zadania na kwotę 4 088 259 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62 356 zł 23 grosze. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na łączną kwotę 46 464 zł. Na podstawie decyzji ministra finansów w sprawie uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami kwota 45 300 zł i decyzja wojewody podkarpackiego w sprawie środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem kwota 1164 zł oraz zwiększenie dochodów własnych na kwotę 15 829 zł 23 grosze. Są to wpływy z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z tym zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6 305 523 zł 73 grosze
na podstawie wcześniej wymienionych umów i decyzji oraz zwiększenia dochodów własnych z przeznaczeniem na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, jak również przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między działami zgodnie ze złożonymi wnioskami na kwotę 110 779 zł. Zmniejsza się również plan wydatków budżetu o kwotę 110 779 zł i są to przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między działami zgodnie ze złożonymi wnioskami. Również w załączniku nr 4 zmienia się plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 103 tysiące zł i planu wydatków również o kwotę 103 tysiące zł. Jednocześnie Zarząd Powiatu do projektu uchwały wnosi autopoprawkę polegającą na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 4531,64 zł. Są to dochody bieżące otrzymane od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego, czyli z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym zwiększa się również plan wydatków. Są to wydatki na rzecz osób fizycznych wynikające z wypłaty ekwiwalentu za przeznaczenie gruntów rolnych na podzalesienie. I to jest całość zmian, które obejmuje ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu. O przedstawienie opinii komisji proszę przewodniczącego komisji pana Mariana Grabarza. Panie przewodniczący, szanowni radni, przedstawiony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok bieżący razem z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję. Dziękuję, Wysoka Rado. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Radny Zdzisław Leśko, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak otrzymaliśmy materiały sesyjne i były tam zmiany w budżecie, o których teraz rozmawiamy, to sądziłem, że znajdą się też środki te, które wnioskowała gmina Leżańsk w kwestii wsparcia dla dwóch ochotniczych straży pożarnych na zakup samochodów gaśniczo-ratowniczych średnich. No niestety nie doszukałem się akurat tej pozycji, ale jak już wpłynęła autopoprawka, sądziłem, że autorefleksja zarządu też nastąpiła i tam w tej autopoprawce się te środki znajdą. No ale też byłem, jak to klasyk mówi, w mylnym błędzie, bo jednak nie doczytałem się akurat tych zmian. W związku z tym, że na sesji 30 maja bodajże sugerowano nam tu, iż nie ma przesłanek do tego, ponieważ wpłynął wniosek nie od samorządu gminnego, tylko od stowarzyszenia, tudzież zrzeszenia straży pożarnych ochotniczych, więc nie spełnia on przesłanek prawidłowego wniosku o udzielenie pomocy między samorządami. Postanowiliśmy po długiej dyskusji, debacie, aby złożyć wniosek o powołanie, o zwołanie sesji nadzwyczajnej, która się odbyła. Myślę, że ktoś z Państwa chciał i tych słuchających i tych, którzy dopingują temu pomysłowi i tej potrzebie, to każdy tą sesję też miał możliwość oglądnięcia. Jak nie, to zachęcam wszystkich, żeby też zobaczyli, jak debatuje się w powiecie nad budżetem i nad formą wsparcia między samorządami i współpracy. Niemniej jednak, wracając do mojego wywodu, iż na dzień dzisiejszy te przesłanki są spełnione, a zarząd tego nie zauważył, wnoszę o dokonanie w tym punkcie w zmianach budżetu na podstawie wniosku samorządu gminy Leżańsk sformułowanego i podpisanego z uzasadnieniem przez wójta gminy Leżańsk, aby udzielić dotacji, udzielić pomocy finansowej gminie Leżańsk na zakup dwóch samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych średnich z przeznaczeniem dla OSP Stare Miasto i OSP Schucisko. Z działu 50024, starostwo powiatowe, taki dział mamy,
paragraf 430, zakup usług pozostałych, więc wskazuje i źródło, i cel tych zmian. Dziękuję bardzo. Pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na dzień dzisiejszy nie możemy rozpatrywać tej sprawy podanej przez pana radnego Leśko z tego względu, że te dwie uchwały zostały skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zbadania zgodności z prawem podjętej uchwały z 9 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Larzyńsk na realizację dofinansowania. Ale z tego, co ja zrozumiałem, co mówił radny Zdzisław Leśko, czyli to by była autopoprawka do zmian w budżecie na tej sesji, z tego działu, co pan wskazał. Proszę, ale proszę bardzo, Zdzisław Leśko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, to, że zarząd skierował te uchwały z sesji nadzwyczajnej o zbadanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, akurat w tym momencie jakby to nie jest tematem dyskusji i wniosku, bo jeśli Rada, i Pan nie może, starosta, mówić, że Rada nie może czegoś przegłosować, bo może, bo ma takie prawo uchwałodawcze i może zmieniać pozycję w budżecie, więc jeśli tamte uchwały będą niezgodne z przepisami, wtedy na podstawie dzisiejszej zmiany w budżecie można podjąć stosowne uchwały, które będą zgodne z przepisami. Nie jest to zależne kompletnie. Zmiany w budżecie spowodują, że Rada będzie musiała przegłosować uchwały te, które będą zgodne z przepisami. Dziękuję. Wicestarosta Lucjan Czaczek, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie zgodziłbym się z tym dlatego, bo najpierw powinna być podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej gminie Leżańsk, a wtedy dopiero zmiany w budżecie. A to nie zostały przesłane uchwały w celu sprawdzenia zgodności z prawem, tylko zostały przesłane tak, jak się przesyła uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa na 4 lipca na godzinę 9:35 Kolegium Regionalnej Izby wyznaczyło rozprawę w sprawie oceny zgodności z prawem uchwał podjętych 9 czerwca. I jeżeli... I trzeci raz. Jeżeli te uchwały zostaną uchylone, to również zostanie uchylona uchwała zmian w budżecie dzisiejsza. Bo najpierw powinny być legalne te uchwały o udzieleniu pomocy gminie, a wtedy dopiero zmiany w budżecie. Dziękuję. Trzymajmy się tego, co było powiedziane. No, radny Leśko złożył autopoprawkę do zmian w budżecie i za chwilę do tego będziemy. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, trzeci, ostatni raz, bo to już wiele rzeczy padło. Ja po prostu już nie mam też chęci, cierpliwości przekamarzać się zarządem, bo widzę, że to jest też w niektórych sytuacjach daremny trud, ale skoro tamte uchwały będą procedowane i regionalna będzie ich oceniała, tak samo będzie tę uchwałę oceniać. Jeśli tamte uchwały i ta uchwała będą niezgodne, wtedy Rada może podjąć zgodnie z sugestią regionalnej i decyzję i uchwały i w jednym przypadku i w drugim. Przed chwilą była mowa o tym, że nie ma, muszą być poprzedzone uchwałami. Zostały poprzedzone, nie są jeszcze na dzisiaj sprawdzone. Podejmujemy uchwałę w dobrej wierze, że tamte uchwały są w porządku. Jeśli są w porządku, to wtedy i ta uchwała przychodzi, mamy temat zamknięty. Jeśli nie, to regionalna wskaże, w jakim punkcie, w jakim miejscu, co trzeba poprawić i to uczynimy. Dziękuję bardzo. Panie radny, proszę jeszcze powiedzieć dokładnie, zanim będę tam obsługa przygotuje, ten dział, przeniesienie tych pieniędzy, z jakiego działu, na co, w jakiej kwocie? Na wniosek pana przewodniczącego po raz czwarty, więc powtarzam, z działu 50024 starosto powiatowe, paragraf 430, zakupy usług pozostałych, przenieść kwotę 200 tysięcy złotych jako pomoc finansowa gminie Leżańsk z przeznaczeniem po 100 tysięcy złotych na zakup średnich samochodów gaśniczych dla OSP Stare Miasto i Hucisko. Dziękuję. Wcześniej wicestarosta był, proszę bardzo.
Tylko mnie się wydaje, jeszcze bym zapytał pani skarbnik, czy w tym dziale te środki, które są zabezpieczone, z tych środków nie są również jakieś tam obciążenia zawarte umowami? Jeżeli dołożyć do tego jedno zdanie. Tak, Rada Powiatu może podjąć uchwałę w każdej sprawie. Natomiast ja tylko chciałam dołożyć do tego kolejne zdanie, że jeżeli ta zmiana w budżecie nie będzie zgodna z prawem, czyli regionalna uchyli całą tą uchwałę. W związku z tym na przykład inwestycja, która mogłaby być rozpoczęta, przesunie się w czasie. Więc nie wiem, czy nie rozsądniejsze byłoby poczekanie na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo to spowoduje, że żadna z tych zmian w budżecie nie zostanie dokonana. Ale jeżeli państwo chcecie to przegłosować, to oczywiście Rada ma takie prawo. Wicestarosta, proszę. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o tą inwestycję, kończy nam się termin związania po negocjacjach, związania z ofertą. Mówimy o inwestycji na 16 milionów, przebudowa drogi 1250 Ożanna Dąbrowica. I wykonawca obniżył dość znacznie kwotę, bo ten, który jest teraz pierwszy, o 1 000 000 zł, może z tego zrezygnować i może być problem z zawarciem umowy z następnym wykonawcą, czy w ogóle trzeba będzie ogłaszać nowy przetarg i procedować. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przygotowanie autopoprawki i ogłaszam 10 minut przerwy.
Wysoka Rado, otwieram obrady sesji Rady Powiatu Leżańskiego. Po przerwie przechodzimy do głosowania. Wniosek złożony przez radnego Zdzisława Leśko z zmian w budżecie powiatu na 2023 rok o udzielenie pomocy finansowej gminie Leżańsk na zakup dwóch samochodów w kwocie 200 tysięcy zł. To są samochody. Radny Zdzisław Leśko, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to tak jeszcze w formie właśnie rozwinięcia tematu, bo wydawało mi się, że nie wiem, ja jako tutaj mówię za siebie, jako odpowiedzialny, myślę, radny, to bym po prostu na, jako zarząd, to bym tutaj powściągnął troszkę te swoje ambicje, emocje i przyszedłbym i zdeklarował, że jest problem, nie stawiałbym tutaj radnych pod ścianą, bo niektórzy faktycznie mają trudno, że jest problem, bo trzeba tą inwestycję sfinalizować i realizować, ale deklarują, że oni już jako tu zarząd przygotują, jeśli będzie, te uchwały będą złe, przygotują odpowiednie uchwały, przygotują zmiany w budżecie i temat definitywnie zakończamy, ja swój wniosek wycofuję. I sądzę, że takie zapewnienie z ust pana przewodniczącego zarządu powinno paść. Jeśli nie padnie, to ja myślę, że to jest też przyczynek do tego, żeby inne zapewnienie z ust pana przewodniczącego padło, że jeśli tego nie będzie, no to wtedy będziemy po prostu już zastanawiać się, jak z tym zarządem rozmawiać, bo ja już tracę po prostu tutaj nadzieję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do głosowania, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, wniosek radnego Zdzisława Leśki do zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok o udzielenie pomocy finansowej gminie Leżańsk na zakup dwóch samochodów, co wcześniej było powiedziane, z jakiego działu i na jaki paragraf. 100 tysięcy Stare Miasto, 100 tysięcy Chucisko, w sumie 200 tysięcy złotych. Kto z Państwa radnych jest za autopoprawką zgłoszoną do zmian w budżecie przez radnego Zdzisława Leśko? Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wziął 19 radnych. Za wnioskiem, przepraszam, głosowało 11, przeciw 8, wstrzymało się 0. Dziękuję. Szanowni radni, wniosek uzyskał akceptację. W dalszej części dyskusji, zanim przejdziemy nad projektem uchwały o zmianie w budżecie wraz z autopoprawką, dyskusja trwa, słucham radnych. Nie widzę, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały wraz, całościową projektem uchwały wraz z autopoprawką, która była zgłoszona przez radnego Zdzisława Leśka. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za uchwałą głosowało 18, przeciw 1, wstrzymało się 0 radnych. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu leżańskiego. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zmiany wieloletniej prognozie finansowej powiatu leżańskiego obejmują wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej projektu wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka Kolonia Polska Cieplice.
stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o łącznej wartości 16 353 036 zł 98 groszy. W związku z tym ustala się limity wydatków na to przedsięwzięcie na kwotę w roku 2023 na kwotę 8 176 518 zł 49 groszy i w roku 2024 na kwotę 8 176 518 zł i 49 groszy. Określa się wieloletnią prognozę finansową zgodnie w brzmieniu jak załączniku nr 1, jak również określa się przedsięwzięcia, o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak w załączniku nr 2. I to są wszystkie zmiany, które są proponowane w tym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu. O przedstawienie opinii komisji proszę przewodniczącego komisji pana Mariana Grabarza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja przedstawiony projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Dziękuję, Wysoka Rado. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za projektem uchwały głosowało 19 radnych. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżańskiego. Punkt 14. Sprawozdanie starosty z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. Zapewniono dostęp do sprawozdania poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leżańsku. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad sprawozdaniem starosty. Słucham radnych. Radny Marek Kogut, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałem się pana starosty zapytać, czy ma informację odnośnie sytuacji, która była tutaj monitorowana, była dyskusja odnośnie browaru, bo do mnie dochodzą informacje, że planowane są zwolnienia i ta zamiar, który był przez Grupę Żywiec przedstawiony, wchodzi w plan realizacji. I chciałbym tutaj uzyskać informację, czy tak faktycznie jest, na jakim to etapie jest, czy pan starosta bierze udział w jakichś spotkaniach i zna sytuację odnośnie sytuacji obecnej na dzień dzisiejszy w browarze. Proszę bardzo, pan starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do mnie nie dotarły osobiście żadne informacje, ale mam informacje z Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie Powiatowy Urząd Pracy został zawiadomiony o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. W piśmie tym Grupa Żywiec podaje, że zatrudnia 1070 parę osób, z tym 1075 osób, w tym zamierza z browaru leżańskiego do zwolnienia grupowego 78 osób. Zwolnienia grupowe będą odbywały się od 21 lipca do 28 lipca w formie przyspieszonej. Nie będzie to 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Za te pozostałe dwa miesiące pracy pracownicy mają dostać no, jakieś tam dodatki i sądzę odszkodowania. To jest jedyna informacja, którą posiadam z Grupy Żywiec. Ostatnie informacje, jakie możliwe było do uzyskania, to jeszcze jak był pan dyrektor Żyrek. Od tej pory nie mamy żadnego kontaktu, nic. Wiemy, że jest tam nowy dyrektor, który no, prawdopodobnie został wyznaczony do tej roboty, którą ja mówiłem. Rozmawiałem również z Urzędem Pracy. Urząd Pracy jest przygotowany na pomoc pracownikom zwalnianym i pani dyrektor będzie się umawiała na spotkanie z tymi pracownikami, żeby im zaoferować
taką pomoc, jaka jest możliwa ze strony Urzędu Pracy. Dziękuję. Słucham radnych. Radny Franciszek Krajewski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pytanie do Pana Starosty w zakresie scalenia na Grodzisku Dolnym. Kiedy jest przewidywany termin wejścia wykonawcy w teren na wykonanie dróg poscaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego pozostałych tych powierzchni, które przeznaczone są do rekultywacji? I kiedy będzie podpisana umowa na wykonanie tych prac z wykonawcą? Bo z tego, co jest mi wiadomo, jeszcze na razie na dzień dzisiejszy tej umowy nie ma. Ja dziękuję. Umowy nie ma, proszę, proszę. Ale został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o uzupełnienie dotacji na drogi poscaleniowe, ponieważ przetarg jest troszkę większy i jest możliwość uzyskania też dodatkowych środków. I korzystamy z tych dodatkowych środków. Wniosek poszedł do Pana Marszałka. W tej chwili oczekujemy na jego decyzję. Spełniamy wszystkie warunki, żeby to były spełnione, żeby w tych kosztach zmieściły się roboty budowlane. I zaraz po otrzymaniu takiej informacji podpisujemy umowę. Radny Franciszek Krajewski, proszę. A jeszcze jedno pytanie dotyczące budżetu. Czy zarząd posiada wiedzę jakąś na temat subwencji ogólnej, która ma być zwiększona? Czy przyszły jakieś wstępne informacje na temat kwoty, jaka by przysługiwała dla powiatu? I nie mamy pełnej informacji. Mamy te informacje, które można przeczytać w gazecie. Dziękuję. Dziękuję. Radna Wanda Rakszawska, Stopera, proszę bardzo. Ja mam pytanie starosty. Pierwsze pytanie dotyczy szpitala powiatowego w Leżajsku. Wiadomo, jaka jest sytuacja. Pytanie pierwsze, kiedy Państwo planujecie ogłosić kolejny konkurs na dyrektora tego szpitala? Bo wiadomo, że dyrektor Furmanek jest, jak gdyby powiedzieć, na wylocie, jest na emeryturze i pracuje i trudno od niego oczekiwać, żeby razem z zarządem pochylił się nad sytuacją szpitala i przygotował taki plan naprawczy tego szpitala. Ja tylko powiem z doświadczenia swojego jako nauczyciel szkoły średniej, że tak się robi, że jeżeli się coś dzieje złego, to powinno się, po prostu jest akcja i reakcja. My na przykład po analizie wyników matur i egzaminów z kwalifikacji zawodowych spotykamy się w zespołach przedmiotowych, analizujemy, gdzie na przykład młodzież miała najsłabsze wyniki i wtedy wprowadza się z automatu program naprawczy, zwiększa się liczbę godzin, ćwiczy się pewne umiejętności, z którymi młodzież ma problemy. W przypadku szpitala tutaj w czasie tej prelekcji Pana Dyrektora zasygnalizował dyrektor te słabe punkty, na przykład takie, że jest zmuszony wynagradzać personel stosownie do liczby łóżek, a są oddziały, gdzie obłożenie łóżek jest 18%. I po prostu część personelu nie ma roboty, a dostaje wynagrodzenie, a podczas na innych oddziałach jest obłożenie w granicach 90%. Więc jest pewna rezerwa, gdzie można byłoby albo ograniczyć ten oddział i stworzyć na przykład oddział wysoce specjalistyczny, a specjalistyka jest wysoko notowana. Jakiś program naprawczy by się przydał. Dopóki nie ma nowego dyrektora, trudno oczekiwać od dyrektora, który za chwilę odejdzie, żeby taki program wdrożył. Następne pytanie, panie starosto. Otóż w dniu 30 maja podczas sesji złożyłam na pana ręce za pośrednictwem przewodniczącego rady interpelację w sprawie uruchomienia programu stypendialnego dla studentów wydziałów lekarskich 4, 5, 6 roku. Wiadomo, zamysł był taki, że jest problem z kadrą lekarską i uruchomienie takiego programu sprowadziłoby do Leżajska, do Leżajskiego Szpitala Młodych Medyków, którzy później by tutaj robili specjalizacje takie, jakie są najbardziej pożądane. Do dnia dzisiejszego nie dostałam ani odpowiedzi. Działa, panie starosto, ustawa o samorządzie powiatowym z 1998 roku, artykuł 24 mówi o tym, tam jest chyba ustęp 9 do 13,
że był pan zobligowany, albo pan, albo wyznaczona przez pana osoba, aby w terminie najpóźniej 14 dni udzielić odpowiedzi na interpelację i zamieścić ją na stronie internetowej, na BIP-ie konkretnie, w zakładce BIP-u. To się nie dokonało. Następna rzecz to jest taka, że to było końcem marca albo początek kwietnia, na pewno przed świętami wielkanocnymi, podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został złożony wniosek przez grupę radnych wraz z projektem uchwały odnośnie utworzenia bursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Licealnych. Był przygotowany przez grupę radnych projekt uchwały i ta sprawa w ogóle nie była procedowana. Nie wiem, czy ktoś ją włożył gdzieś tam głęboko do zamrażarki i czeka, kiedy się rozmrozi, a kiedy to nie wiadomo. Prosiłabym pana starostę o ustosunkowanie się do tych pytań. Zacznę od konkursu na dyrektora. Pierwszą rozmowę z kandydatem na dyrektora przeprowadziłem. Chcę jeszcze poszukać innego kandydata, bo na podstawie jednego, to jest moje zdanie, nie chcę się opierać. Będę z poniedzieli się na pewno spotkam z drugim kandydatem. No i porównam to, co oferuje jeden, to, co oferuje drugi. Jak pani radna wie o tym doskonale, że znaleźć to będzie na komisję konkursową przedstawię kandydatów, bo skoro nie zostały w dwóch konkursach wybrani dyrektorzy, ja przedstawiam kandydaturę. No i dlatego chcę mieć porównanie co najmniej dwóch. Jak wiemy wszyscy, to nie jest takie proste znaleźć kandydata na dyrektora szpitala. Jedni się boją, inni chcieliby być, ale nie mają do tego pełnych kwalifikacji. Nad tym pracuję cały czas. Odnośnie kadry lekarskiej, że jedni nic nie robią, drudzy mają dużo roboty. Pani radna, jak wiadomo, który to oddział jest taki bardzo nierentowny, to jest ginekologia i położnictwo. Inne szpitale polikwidowały, my tego oddziału nie likwidujemy. Byłoby to na pewno i przez panią bardzo źle przyjęte, a już nie mówię przez panie, które zechcą skorzystać z naszego szpitala. O innych oddziałach nie wiem, jest możliwe, jest także moim zdaniem jest dopasowany personel zgodnie z przepisami do ilości łóżek. Odnośnie likwidacji łóżek i zmniejszenia personelu, to jest, na pewno będzie to analizą w tym planie naprawczym szpitala. Odnośnie programu stypendialnego, zarząd podjął decyzję, że wchodzimy w program stypendialny. W tej chwili pan dyrektor nam powiedział, których oddziałów może dotyczyć, bo nie dotyczy to wszystkich oddziałów, ale będzie dotyczyło tych oddziałów, gdzie najbardziej potrzebni są lekarze. I chcemy już od jesieni wprowadzić ten program stypendialny. Odnośnie bursy, jest pewien problem. I tworzenie w tej chwili nowej bursy jest niewskazane. Powiem dlaczego. Subwencja została przekazana wszystkim szkołom. Teraz pytanie, mamy zabrać tą subwencję i dać pieniądze na tworzenie bursy? To nie miałoby najmniejszego sensu. Odczekajmy. Druga rzecz. Jeżeli zostanie rozbudowany specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, również internat tych dzieci zostanie przeniesiony na ulicę Mickiewicza i wtedy będzie można myśleć o pełnej bursie. Bo jest pytanie, dwie jednostki ma prowadzić tą bursę. Z jednej strony dzieci pełnosprawne, z drugiej strony dzieci niepełnosprawne. To są ogromne koszty, no niestety musimy dbać o
koszty odnośnie stanu naprawczego. To, co przedstawił pan dyrektor Furmanek, to był raport. Za raportem będzie, jest w tej chwili opracowywany plan naprawczy, który pan dyrektor zgodnie z przepisami przedstawi nam do września. To ma taki obowiązek, jeszcze nie jest wrzesień, taki raport zostanie radnym przedstawiony. I jeszcze raz pani radna Wanda Krzawska, proszę. To znaczy, panie starosto, cieszę się, że nie państwo pochyliliście się nad tym programem stypendialnym. Prosiłabym, żeby ta interpelacja jednak się pojawiła na stronie internetowej i odpowiedź, bo na razie póki co są to jakieś zapewnienia ustne. Zgodnie z przepisami prawa powinno to zawisnąć na stronie internetowej i odpowiedź również. Bo to już po raz kolejny właśnie dyskusja, taka słowo przeciwko słowu. Tak, rzeczywiście ten program naprawczy jest konieczny. Dobrze, że zarząd pracuje nad tym i sam pan widzi, że wybór kolejnego dyrektora szpitala jest sprawą bardzo pilną, bo trudno oczekiwać od dyrektora Furmanka, który wie, że za chwilę odejdzie z tego szpitala, żeby on wkładał kolejny nakład pracy. Zresztą niech przyjdzie nowa krew, nowe spojrzenie i wtedy będzie to dobrze. No oczywiście plus należy się temu, że państwo jednak pomimo tych ogłoszonych konkursów, no nie powołaliście byle kogo, bo z tego co wiem, to mizeria się zgłosiła do tego konkursu i że nie na zasadzie tej, żeby tylko nowy dyrektor za wszelką cenę. Więc dlatego, no dobrze, doceniam starania pana starosty, że najpierw filtruje pan kandydatów potencjalnych, a później niech komisja robi z tym porządek. Także dziękuję. Słucham radnych. Radny Zdzisław Leśko, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj przychylam się do tematu też, który poruszyła pani radna, też jestem członkiem Komisji Społecznej. Ten wniosek był jako wniosek tutaj sformułowany do zarządu i tej odpowiedzi nie mamy, a taka odpowiedź powinna być na piśmie, powinno się tam znaleźć cyfry, powinno się znaleźć uzasadnienie, powinno się znaleźć przepisy prawne, bo to też było podnoszone, że jesteśmy zobligowani, ponieważ tam jest więcej uczniów jak z jednej szkoły, czyli to już w zasadzie powinna być bursa i to przepisy o tym mówią. Jeśli nie, no to wtedy trzeba uzasadnić, jakie inne przepisy to negują. Po prostu pogadamy sobie i sprawa się jakieś tam na miesiąc, dwa, trzy znowu gdzieś tam przedawni i sobie tam przeleży. Ale chyba nie w taki sposób powinien funkcjonować urząd, a tym bardziej zarząd na czele z panem starostą, bo no, radni tutaj w zasadzie już coraz więcej jest takich elementów, w których nic nie mogą. Dziwne, no ale jednak to jest prawdziwe. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie geodezji, odnośnie scalenia. Na jakim etapie jest realizacja raportu oddziaływania na środowisko, który był zlecony we współfinansowaniu z gminą Leżańsk dla miejscowości Bedaczów? Dziękuję. Członek zarządu Krzysztof Trębacz, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dzisiaj się nawet dowiadywałam na ten temat. Raport jest przygotowany, jest już, idzie teraz do ochrony środowiska i potem będzie wydana no, decyzja. Do ochrony środowiska celem wydania decyzji środowiskowej. O wykonaniu raportu został powiadomiony wójt. Dziękuję. A ja mam pytanie. Ja mam takie pytanie, jak to długo będzie trwało? Z tego co pamiętam, to miało być do końca czerwca, ten raport miał być zrobiony. Miał być zrobiony do 15 czerwca i został zrobiony w tym terminie. Okej, dziękuję. Słucham radnych. Jeżeli nie ma więcej pytań, stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie starosty spraw zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawy różne, wolne wnioski. Mamy przewodniczącą Związku Pielęgniarek, no żebym się nie pomylił, zapraszam, bo pani chciała zabrać głos Szpitala Leżańskiego Powiatowego. Państwo, nazywam się Anna Kupnicka, jestem przewodniczącą Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu w Leżańsku. To moje pierwsze przemówienie, więc przepraszam, bo trochę się stresuję. Bardzo na spokojnie, bardzo na spokojnie. Z całym szacunkiem, nie miałam tego powiedzieć, ale pani radna Rakszawska
350 pielęgniarek i położnych w naszym szpitalu. Dziękuję pani za stwierdzenie, że nie mamy co robić. Natomiast jestem tutaj, żeby zadać pytanie panu staroście, ponieważ w dniu 11 maja 2023 roku zakładowa organizacja związkowa pielęgniarek i położnych działająca przy szpitalu weszła w spór zbiorowy z panem dyrektorem. Oczywiście prosiliśmy pana starostę pismem z dnia 2 marca 2023 roku o pomoc w rozwiązaniu dotyczącej nas pielęgniarek, jak już wspomniałam, 350 pielęgniarek i położnych, dotyczące nieprawidłowego zakwalifikowania pielęgniarek i położnych pracujących w tym szpitalu do grup według posiadanego wykształcenia. Sam pan dyrektor jakoś nie wyraża chęci wywiązania się z tej ustawy. Może zacznę od tego, że podjęłyśmy decyzję jako związek zawodowy i właśnie w dniu 11 maja wystąpiłyśmy z postulatami do pana dyrektora. Pan dyrektor zlekceważył nasze postulaty, nie spełnił żądań, co sprawiło, że organizacja związkowa na podstawie artykułu 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zgodnie z artykułem 7 tejże ustawy weszła w spór zbiorowy. Ten spór został zawiązany. I od tego momentu na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek, żeby podjąć jakiekolwiek rozwiązania danej sytuacji. No niestety, jak widać, pan dyrektor nie podjął ustawowego obowiązku wszczęcia procedury rozwiązania sporu zbiorowego określonego w ustawie. Dzisiaj mamy już 22 czerwiec. Moje pytanie do pana starosty to, czy został pan w ogóle poinformowany o zaistniałym sporze? Czy zna pan rzeczywistą ilość złożonych pozwów do sądu pracy przez pielęgniarki i położne w szpitalu? A po korzystnym wyroku, jaki zapadł w dniu 16 czerwca tego roku dla pielęgniarki, mający uznać jej kwalifikacje posiadane, nie wymagane, lecz posiadane, czyli została zakwalifikowana do grupy drugiej, wzrasta liczba zainteresowanych pielęgniarek sprawami sądowymi i kolejne zgłaszają się do adwokata. Zdaniem zarządu to niestety są niepotrzebne koszty, które są mnożone przez pana dyrektora. My nie chcemy ich mnożyć, my chcemy rozmawiać. Według ustawy w artykule 7 ustawa ta nakazuje niezwłoczne podjęcie rokowań przez pracodawcę, a te do tej pory nie zostały podjęte. Zarząd organizacji związkowej pielęgniarek i położnych jest otwarty i zgodnie z założeniami tego artykułu chętnie podejmie rokowania w dobrej wierze. Niestety nic się z tym nie dzieje. Kolejny etap według ustawy jest to postępowanie mediacyjne, arbitrażowe. Niestety każdy z tych etapów jest dla nas niedostępny dla strony związku ze względu na totalne lekceważenie tej sprawy. Dlatego bardzo proszę, jeżeli pan może odpowiedzieć na pytanie, czy w tej kwestii jako organ założycielski zamierza pan cokolwiek zrobić i ile czasu pan potrzebuje, żeby podjąć jakiekolwiek kroki w kierunku rozwiązania sporu zbiorowego, bo 2 tygodnie minęły już dawno. Dziękuję. Pan starosta, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pamiętam, w maju było pismo od pań pielęgniarek i położnych ze szpitala. W marcu? Może i w marcu. Pamiętam, jaka była moja odpowiedź, bo panie wystąpiły z roszczeniami do sądu i były już pierwsze wnioski o rozprawę, więc wycofałem się z jakichkolwiek działalności, bo skoro sprawę przejmuje sąd, to
my jako powiat, gdzie nie jesteśmy pracodawcą dla szpitala, jesteśmy tylko pracodawcą dla dyrektora. Z drugiej strony znana jest nam dokładnie sprawa niedoszacowania przez rząd tych pieniędzy, które wam dano podczas podwyżek. Sytuacja szpitala, powinna pani wiedzieć, jest dramatyczna. Przy tych podwyżkach, które żeście panie otrzymały, pomimo wywiązania się z dyrektora, może nie w pełnym wymiarze, ale wywiązywał się, doprowadza to do tego, że szpital zadłuża się nam co miesiąc o około 800 tysięcy złotych. Proszę sobie policzyć, jakie zadłużenie będzie na koniec roku, które wychodzi w milionach, tym bardziej, że od 1 lipca macie panie dostać kolejne podwyżki, a do tej pory nikt nie wie, czy te pieniądze będą, kiedy będą i w jakiej wysokości. To nie jest problem, mówię, dać pieniędzy tyle, ile kto chce, ponieważ wiemy, że szpital możemy wtedy zamknąć bardzo szybko, a na tym to nie polega. My nie śpimy, proszę panią, tak by się pani wydawało. Jutro jestem z panem dyrektorem w Warszawie na spotkaniu wszystkich starostów z całej Polski i dyrektorów szpitala powiatowego. Tam mają zapaść jakieś decyzje. Sądzę, że ktoś z Ministerstwa Zdrowia na tym spotkaniu będzie, bo trudno jest na spotkaniu być i żeby nie przedstawił ktoś z Ministerstwa Zdrowia. Ostatnio na konwencie starostów była taka sytuacja, że jeden z wiceministrów zdrowia przeprowadził konferencję z nami zdalną, online. To, co powiedział, myśmy słyszeli, a jak padały z sali pytania, chcieli starostowie porozmawiać, zadać pytania, no niestety pan minister nie słyszał. Ciągle nie słyszę i tak nie było możliwości zadania pytania. Dnia 4 chyba, jak się nie mylę, również konwent starostów Podkarpacia spotyka się na swoim posiedzeniu. Nie tylko jest w programie sprawa szpitala, ale sprawa też również finansowania domów pomocy społecznej. I po prostu ja jestem przekonany, że pomimo naszych ponagleń, stanowisk, w końcu coś ruszy i będzie można coś więcej powiedzieć. Dziękuję. Oczywiście, proszę bardzo. Bardzo, ale chciałam sprostować. Gdyby sprawy do sądu trafiły tylko ze względu na to, że pan dyrektor Furmanek wręczył dziewczynom wypowiedzenia zmieniające warunki pracy. Nie miały one wyjścia, albo musiały się pogodzić z tym, że przyjmą gorsze warunki pracy, aniżeli im się należą, lub zostaną przy swoim i będą walczyć. Gdyby nie te wypowiedzenia, spraw by jeszcze nie było. To jest po pierwsze. Po drugie, uważam, że naszym problemem jako pielęgniarek i położnych nie jest to, żebyśmy ratowały finanse szpitala. My jesteśmy pracownikami. Jak dzwonek dzwoni, nie przychodzi lekarz, przychodzi pielęgniarka. To my pracujemy bardzo ciężko. Wiem, że to może nie jest aż tak istotna sprawa,
w tym momencie, ale uważam, że jeżeli jest ustawa, według której nakazuje nam się uczyć, jest to ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej i nakazuje nam się podnosić kwalifikacje. Tutaj pani radna mówiła, że chce zrobić szpital wyspecjalizowany. Kto ma obsługiwać te wyspecjalizowane, robić te wyspecjalizowane procedury, obsługiwać sprzęt, pomagać? Kto ma to robić, jeżeli niewykwalifikowana pielęgniarka, która się uczy, podnosi swoje kwalifikacje? Robimy to, tak mamy w ustawie. Nie nasza wina, że ustawa wyszła w takiej, a nie innej wersji. Nie odpowiadamy ani my, ani państwo, ale ustawa jest. I mówię, sprawy w sądzie zaczęły się, gdy prosiliśmy pana o pomoc, co jest jeszcze ważną sprawą. Gdyby wkroczył pan wtedy i nam chciał udzielić tej pomocy, na każdym etapie, każdą sprawę sąd, nie wiem, co się na nich działo, ponieważ nikt nie miał tam wstępu, byli tylko adwokaci, żadnych, ale to żadnych rozwiązań. Jest tylko decyzja, że takie jest stanowisko pana dyrektora, innego nie będzie. To nie są mediacje. I na każdym etapie, nawet w tym momencie, gdy w sprawie jest ponad 30 w sądzie, można usiąść do wspólnego stołu i porozmawiać, żeby nie mnożyć kosztów i nie mówić publicznie, w opinii publicznej, że pielęgniarki położne pogrążają szpital. Bo to nie my pogrążamy szpital, my ciężko pracujemy. Jesteśmy różne, mamy różne charaktery, czasem mamy różny dzień, ale to nie znaczy, że nie pomagamy tym ludziom i o nich nie dbamy. Więc stawianie nas w takim świetle jest naprawdę moim zdaniem bardzo przykre i niesprawiedliwe. I mówienie, że my nic tam nie robimy, zapraszam na dyżur, chętnie oddam swój mundurek, niech taka pani przyjdzie na dyżur. Owszem, jest dyżur, gdzie mamy 2 przyjęcia, ale jest dyżur, gdzie jest przyjęć 10. Dziękuję. Wcześniej była pani Wanda Rakszasa-Stopera, proszę bardzo. Ja czuję się tylko wywołana do tablicy. Pierwsza rzecz to jest taka, że póki co mówimy o deficycie lekarzy, nie pielęgniarek, bo o to walczymy, więc ten program stypendialny. Póki co diagnostykę stawia lekarz, a pielęgniarka wykonuje polecenia lekarza, więc nie odwracajmy ról. Spokojnie, proszę państwa. Pani przewodnicząca, bardzo spokojniutko proszę. Tak, oczywiście. Radna, proszę bardzo. Tak, po prostu pamiętajmy o tym, że każdy ma swoje miejsce wyznaczone, prawda? Następna rzecz, proszę państwa, nie wskazywałam palcem, które to oddziały, bo tutaj było tak adresowane do mnie, że położne nie pracują. Nie pamiętam nawet, chyba rzeczywiście tam padło, że to jest ten oddział ginekologii i położnictwa, chyba i noworodków, o ile pamiętam, tak, gdzie mówił dyrektor, że jest obłożenie 18%, podczas gdy są oddziały, gdzie obłożenie jest około 90% i mamy tu pielęgniarkę i tam pielęgniarkę. Wynagrodzenie jest takie samo. I jaka jest praca tej pielęgniarki, gdzie ma garstkę ludzi na oddziale, a tamta, która ma pełne sale, pełny sal. O to mi chodziło tylko. I jeżeli będziemy się tak usztywniać, że nam się należy, bo ustawodawca przewidział, że nam się należy, to skończy się na tym, że już w tej chwili widać lawinowe zadłużenie, że trzeba będzie zamykać te oddziały i nie będzie dyskusji, tylko po prostu zwolnienia grupowe, siła wyższa, nas na koniec stać. A tu wygląda na taka pozycja roszczeniowa, bo nam się należy. Ja wiem, że ustawodawca zrobił dużo błędów, bo rzeczywiście drastyczne podwyżki w służbie zdrowia, my nauczyciele możemy tylko marzyć o tym. Powiem pani szczerze, że jako nauczyciel dyplomowany, czyli na ostatnim szczeblu awansu z dorobkiem, zarabiam tyle, co salowa w szpitalu i muszę się z tym pogodzić, bo taka prawda jest. Zresztą państwo wiecie doskonale. Wy zostaliście doszacowani przez rząd, nawet przeszacowani jak na możliwości, ale dlatego nie ma co unosić się emocjami tylko. Tak jak mówił pan starosta, starostowie się spotykają, apelują do ministerstwa, żeby te procedury były właściwie wyceniane. Jest zły system wynagradzania, tak mówił dyrektor Furmanek na przedostatniej sesji. I wynagradzane jest według liczby łóżek i taki stan utrzymuje personelu. Myślałam tylko o tym, mówiąc o planie naprawczym, że skoro obłożenie jest 18% na jakichś tam wydziałach, nie wchodzę w tych oddziałach, to zmniejszmy ten oddział, a te pielęgniarki przekwalifikujmy i stwórzmy na przykład jakieś oddziały specjalistyczne. Na przykład onkologia jest w małym szpitalu w Brzozowie, na wysokim poziomie. W małym szpitalu da się to zrobić. Czego nie zrobić u nas jakiejś specjalistyki, ściągnąć dobrych specjalistów, zachęcić ich w jakiś sposób
i stworzyć szpital na wysokim poziomie. Dlatego nikomu tutaj nie patrzę na ręce, ile kto pracuje, tylko wynikło to z sprawdzenia dyrektora i myślę, że ono było rzetelnie przygotowane, bo na to wszystko wskazuje te fakty. I proszę tak personalnie nie odbierać tego, bo nie mam nic przeciwko pielęgniarkom i położnym. Natomiast jak mówię, problem dotyczy deficytu lekarzy w tej chwili, a nie pielęgniarek. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Pani radna Danuta Pinderska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę Państwa, żyjemy w państwie prawa. Wyszła ustawa, która gwarantuje odpowiednie gratyfikacje finansowe, czyli wynagrodzenie grupie, która nazywa się pielęgniarki i położne. Proszę Państwa, nie naszym zadaniem jest, Panie Starosto, rozwiązywanie problemów, które musi rozwiązać ministerstwo, sposób finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. My co najwyżej, nie wiem, czy mamy, czy powinniśmy mieć jakiś wpływ na sposób zarządzania szpitalem w Leżajsku, który jest szpitalem powiatowym. Szpital, który prowadzi, owszem, zarządza nim dyrektor i dyrektor jest pracodawcą dla grupy pielęgniarek, ale pracodawcą dla dyrektora jest, Panie Starosto, właśnie Pan. Więc, proszę Państwa, jeżeli komuś ustawowo należą się konkretne pieniądze, to z całym szacunkiem, Pani Radna, ale nie wiem, czy Pan Starosta na przykład, czy Pan Dyrektor by dobrowolnie z tych pieniędzy zrezygnowali. Jestem pewna, że nie. A jeżeli chodzi jeszcze o wielkość tych pensji i tak dalej, no to proszę Państwa, wystarczy popatrzeć na, przepraszam, że to powiem, na oświadczenie majątkowe, czy to Pana Dyrektora, czy to Pana Starosty. Proszę Państwa, pielęgniarki powinny być dobrze płacone. Ja się zgadzam, że szpital się zadłuża, bo są błędy w sposobie rozliczania, naliczania i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli pielęgniarka podejmuje protest, to nie można powiedzieć, że na ich pensjach należy oszczędzać, żeby szpital się nie zadłużał. Należy szukać innych rozwiązań. Należy podjąć przede wszystkim rozmowę, a nie traktować pielęgniarki jak powietrze. Dziękuję. Dziękuję. Pan Starosta, proszę bardzo. Pani radna, troszkę przesada z poborami, moimi poborami dyrektora Furmanka. Nie uratujemy my szpitala. Niestety, tu jeszcze proszę Państwa trzeba jawnie powiedzieć, ten protest może być większy. Wszyscy wiemy o tym, bo tylko zostały wyróżnione pielęgniarki z wyższym wykształceniem. Są jeszcze pielęgniarki, które nie mają wyższego wykształcenia, bo wtedy studiów nie było. Były tak zwane szkoły pomaturalne i lada chwila, jeżeli sprawy sądowe pójdą wygrane przez pielęgniarki, mamy kolejną liczbę pielęgniarek, którym się pieniądze należą. A należą się dlatego, że wykonują taką samą pracę jak te panie z tytułem magistra. A lekarze doświadczeni mówią i wolą pielęgniarki z tych szkół pomaturalnych niż te nowe. No, panie radny, proszę porozmawiać z panią dyrektorem. To są bardzo doświadczone pielęgniarki, które potrafią bardzo dużo. Jest gro młodych pielęgniarek, co uczy się i bardzo szybko się uczy i chcemy, żeby się jak najszybciej uczyły, żeby dorównały tym. Ale to jest po prostu kolejny etap. Zapominamy też, że jest obsługa szpitala. Żeby szpital mógł funkcjonować, pracuje tam gro ludzi, którzy nie mają podwyżek. Co będzie, gdy powiedzą, bo firmy się rozwijają, przemysłowe, będą uciekać. To nie tylko na pielęgniarkach i lekarzach stoi szpital, ale również na obsłudze. Witam, dziękuję. Wcześniej była radna Halina Pyszowska, proszę bardzo. Nie, wcześniej była pani radna, proszę.
Czy jeszcze w tej kwestii? W tej kwestii szpitala Winnej, tak? To zapraszam. Żeby dopełnić i przedstawić Państwu pełny obraz, pracuje 350 pielęgniarek i położnych w naszym szpitalu. Z tego 155 pielęgniarek to są pielęgniarki ze stażem powyżej 35 lat, a 21 pielęgniarek powyżej 30 lat. Łącznie stanowi to 176 pielęgniarek. Są to dziewczyny, które rzeczywiście w tamtym czasie uczyły się w liceum pielęgniarskim. Są to dziewczyny, które w tamtym czasie uczyły się w studium. Aczkolwiek połowa z tych dziewczyn uzupełniała swoje wykształcenie. Proszę Państwa, robiły pomostowe, licencjaty, magisterki, specjalizacje. Z tych dziewczyn powyżej 35 lat pracy większość robiła specjalizację, dokształcała się, ponieważ wiedziała, że za każdym razem może zyskać większe pieniądze. Więc dziewczyny też się uczyły. Nie miały może wszystkie możliwości, ale te, które miały i które chciały, zrobiły. Są pielęgniarki, które mają w tej chwili po 55 lat, a są nawet i takie, które odeszły na emeryturę w tym roku z wykształceniem magistra i specjalizacji. I te też idą do sądu, ponieważ od lipca im się należało do tego lutego, prawda? Wynagrodzenie zgodne z ustawą. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, jak pan starosta zauważył, które pójdą, większa liczba pójdzie do sądu, to panie starosto, na dzień 30 lutego 2023 roku pisałam pismo, teraz będę pisała drugie, jak się okaże, że dziewczyny pozdają te specjalizacje i pokończą magisterki. Było 92 pielęgniarki z magistrem i specjalizacją. Są to pielęgniarki, tak jak mówię, od 60 do tych młodych dziewczyn, które są przyjęte. Natomiast 37 pielęgniarek i położnych miało samego magistra, co daje już 129 pozwów ze względu na złe zakwalifikowanie do grupy. I to jest 129 na 350. Teraz dziewczyny dokonują specjalistki, tak jak chociażby ja, robią magistra w tej chwili. Ja akurat już skończyłam dzisiaj. I są dziewczyny, które przyniosły, dokładnie nie wiem, ale broniły prace magisterskie w kwietniu, w maju i też przyniosły. Więc przypuszczam, że na dzień będzie to około do 20 pielęgniarek więcej, więc nie 129, ale około 150. Więc pozwy tak czy tak pójdą. Sprawy sądowe tak czy tak pójdą. Można z nami usiąść i rozmawiać jak z ludźmi. Traktować nas z szacunkiem, po prostu tak jak my do tej pory staramy się wyciągać rękę. Tylko musimy mieć z kim rozmawiać i po to tutaj jestem, bo my chcemy rozmawiać. Dziękuję. No to się zgadza. Rozmowa przede wszystkim, żeby rozwiązać problem, który jest i to jest bardzo poważne, a co za tym idzie, za tym idą pieniądze, które będą uszczuplać inne też również nasz budżet powiatowy. Radna Halina Pyszowska, proszę bardzo. Rozumiem, że już ten temat szpitala jest zakończony, tak? Nikt nie chce już więcej się na ten temat wypowiadać. A szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja chciałam odnieść się do bulwersującej wypowiedzi wójta gminy Leżajsk na poprzedniej sesji, gdzie swoim wystąpieniem publicznie mnie obraził i naruszył dobra osobiste. Panie wójcie, zadając pytanie, czy w historii Rady Powiatu były dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnej, a później chcąc przekierować ten wniosek do Komisji Budżetowej, miałam na uwadze tylko i wyłącznie prawidłowość przeprowadzania całej tej procedury, więc to nie był, nie wiem, jakiś atak czy ujma dla wójta i żaden powód, żeby wójt potraktował mnie w taki sposób. Chciałam również zdementować pomówienie odnośnie mojego zatrudnienia. Obecnie jestem zatrudniona z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych,
a poprzednia umowa podpisana z wójtem uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki była zawarta, więc to, czy ja pracuję u wojewody, prezydenta czy w Biedronce, to w żaden sposób wójta nie powinno interesować i tym bardziej nie powinien wypowiadać się publicznie na sesji Rady Powiatu. I na koniec prośba do pana wójta, który przychodzi na sesję Rady Powiatu, obraża cały zarząd radnych, pracowników starostwa powiatowego, więc apeluję do wójta o reprezentowanie wyższego poziomu kultury osobistej i zachowanie klasy stosownej do zajmowanego stanowiska. Dziękuję bardzo. No pani radna, to ja już teraz muszę powiedzieć, ja nie słyszałem, żeby padało z ust obraźliwe w kierunku do pracowników. Wójt przytaczał argumenty zgodnie z ochotniczymi strażami pożarnymi i też ma wiedzę i nie słyszałem obraźliwych słów w kierunku pracowników czy radnych. Proszę bardzo. Już wyjaśniam. Używając formułowania pracowników starostwa, miałam na myśli panią skarbnik czy też panią radcę, która w pewnym stopniu no jest pracownikiem starostwa, ale tym bardziej pani skarbnik. Więc tutaj tyczyło się tych. Ja nie neguję tego, że wójt ma wiedzę, ale po prostu nie wiem, tematem sesji nadzwyczajnej nie było moje zatrudnienie, panie przewodniczący. I dziwię się panu, że wielokrotnie pan blokował tutaj głosy, liczył głosy do trzech. Na tej sesji wójt był przewodniczącym i tu z pana strony też były wielkie niedociągnięcia, bo blokuje się głosy radnym, jeżeli chcą się wypowiadać na temat sesji, w temacie, to jest liczenie do trzech i tyle. Tutaj się wypowiadali radni po, nie wiem, po 11 razy, po 15 razy i nie było żadnej blokady. To albo proszę po prostu konsekwentnie się trzymać ustalonych zasad, albo po prostu niech każdy mówi, co chce, tak jak to pan przewodniczący powiedział. Dziękuję. I tutaj się zgadzamy, bo faktycznie to była przedostatnia, gdzie to chodziło o te straże. Jeden z radnych więcej było niż trzy razy. Jak najbardziej trzy razy nie obowiązuje to. Tą kwestię żeśmy przerabiali i pani mecenas również powiedziała. Osób zaproszonych na sesję, którzy mogą zadawać i występować wielokrotność. To się tyczy tylko radnych. Słucham radnych. Jeszcze proszę bardzo, proszę. Nie, ja tylko chciałam sprostować jedno słowo, bo powiedziałam, że warunki pracy zostały wypowiedziane, a to były warunki płacy i tylko to chciałam sprostować. A to jest bardzo ważne. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. W sprawach różnych wolnych wnioskach, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, Wysoka Rado, na tym zamykam obrady 77. sesji Rady Powiatu Leżańskiego. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w dzisiejszej sesji.